szczególny dzień mojego życia. To był dzień, kiedy dowiedziałem się, Danusia powiedziała mi, że jest w ciąży, że będziemy mieli dziecko. W krótkim czasie po tym mega wydarzeniu przyszedł czas, kiedy myśli, które zaczęły napływać do mojej głowy, zaczęły ją tak wypełniać, że nie potrafiłem nie myśleć o tym. A były to myśli, które mówiły, że pewnie konsekwencje mojego starego życia, tego, ile tych wszystkich substancji narkotykowych powpuszczałem do swojego organizmu, karą za to wszystko będzie to, że moje dziecko urodzi się na pewno chore. Jako młody człowiek, który ocierał się bardzo mocno gdzieś tam prywatnie sam o muzykę i szukanie gdzieś swojego miejsca w tym wszystkim, stałem się też takim człowiekiem, który poznawszy ludzi podobnie myślących i słuchających tej samej muzyki, stał się częścią pewnej subkultury. Była to taka subkultura, która się budowała w tym mieście od podstaw, punk rockowa. Było to takie miejsce, w którym się dobrze poczułem. Byli to ludzie, którzy myśleli podobnie jak ja. Była to taka grupa, która dawała poczucie bezpieczeństwa, dawała taką formę komfortową spędzania czasu. I z biegiem też tego czasu po prostu w pewnym momencie zacząłem się zagłębiać, że za tym jest też coś więcej. Poznałem całą tą kulturę, postarałem się poznać ją od podstaw, wzorować się na tym, co na Zachodzie w tym czasie się działo, jak to wyglądało. Więc żeby nie odstawać od reszty, też jako grupa, jako ludzie spędzający czas razem, jeżdżący na festiwale, na koncerty, robiący wszystko, co się wiąże z takim życiem, staliśmy się też jakby poniekąd uczestnikami nowych doznań, bym tak powiedział, czyli w tej subkulturze w punk rocku zawsze były obecne używki pod każdą postacią i one gdzieś delikatnie w taki niewinny sposób przenikały do naszego środowiska, od najprostszych, najbardziej delikatnych substancji psychoaktywnych, jakie były, poprzez z biegiem czasu, z biegiem nawet bym powiedział lat, skala tego i jakby wielkość doznań, wielkość tego, co te substancje z sobą wnosiły do życia, stała się taką codziennością. Tak naprawdę w bardzo krótkim czasie, po paru miesiącach od takich pierwszych inicjacji i próbowania, chęci sprawdzenia czy zaspokojenia ciekawości bardziej, zobaczyłem, że one zaczęły, te substancje, bardzo mocno wyznaczać mi tryb życia i ta wolność, która była związana na początku tylko z tą ideologią, którą jakby niosła ta muzyka, spotkała się z takim murem ograniczeń, które już nie wynikały ze mnie samego, tylko z tego, że życie na trzeźwo, na czysto po prostu przestało nieść jakikolwiek smak, jako nie było niczym ciekawym, było zawsze szaroburę. 4 lata upłynęły w bardzo taki nieciekawy i intensywny sposób, gdzie wszystkie możliwe narkotyki ówczesnych czasów bardzo mocno, że tak powiem, porozbijały moje życie. Nie tylko samo życie, ale najbardziej chyba moją psychikę i wykasowały ze mnie wszystko, co można było nazwać jakimiś pozytywnymi emocjami, empatią. Na pewno zmieniły moje życie na tyle,
że większość ludzi z tamtego czasu, których znałem i których nie znałem, patrząc na mnie, widziało raczej problemy i kłopoty niż kogoś, z kim można spędzić czas i dobrze się bawić. Kiedy było po prostu już tak wokół mnie pusto, jeśli chodzi o to, co się nazywa przyszłością, że stwierdziłem, że można by było chyba coś zmienić, gdyby się dało. Ale pamiętam taką rzecz, że pewien billboard, który przeczytałem, że jeżeli zażywasz, przegrywasz i tak naprawdę wiedziałem, że z tego nie ma możliwości jakby się wyplątania już. Do takiego momentu, kiedy moi starzy znajomi, którzy prowadzili podobny styl życia jak ja, pojawili się u mnie w domu. Oni przyszli i oni byli już od jakiegoś czasu takimi ludźmi, którzy byli inni, nie żyli w ten sposób, w który żyliśmy wcześniej. I to, co mi nie dawało spokoju, to, że widziałem, że oni po prostu są czyści pod względem jakichkolwiek substancji psychoaktywnych, że ich życie zaczęło się normalnie odbudowywać. Wszystko to, co potracili, zaczynali jakby na nowo tworzyć. Oni wtedy powiedzieli mi o Bogu. Ja w tej desperacji pamiętam, że pomodliłem się z nimi. Po 2 czy 3 godzinach wyszli. Zostałem sam w domu. Nic się nie wydarzyło takiego. Myślałem, że coś spektakularnego się wydarzy, że odczuję tą całą atmosferę, którą oni próbowali zbudować, że będzie jakiś widoczny przejaw Bożej mocy, Bożego działania, jego, nie wiem, cokolwiek się stanie, ale nic się nie stało. Stało się coś dopiero następnego dnia. Kiedy rano wstałem, to był pierwszy dzień, w którym nie było żadnych negatywnych myśli. Przestałem mieć potrzebę przyjmowania czegokolwiek, gdzie zawsze rano już kombinowałem, jak ten dzień poukładać, żeby jakoś funkcjonować i żyć. Potem się dowiedziałem, kiedy zacząłem, po paru dniach, chyba 4 dniach, gdzieś tam pojawiłem się wśród moich znajomych. Ani razu nie z moich ust nie wyszedł żaden wulgaryzm, co było potoczną mową moją. I tak naprawdę w 7 dni, nie do końca wiedząc, co się dzieje, stałem się takim człowiekiem, który mógł zacząć mówić o sobie, że robię to, co chcę w końcu. Kiedy już moje życie było poukładane, ożeniłem się, byliśmy z Danusią małżeństwem i taki dzień, w którym pamiętam szczególny dzień mojego życia, to był dzień, kiedy dowiedziałem się, Danusia powiedziała mi, że jest w ciąży, że będziemy mieli dziecko. W krótkim czasie po tym mega wydarzeniu przyszedł czas, kiedy myśli, które zaczęły napływać do mojej głowy, zaczęły ją tak wypełniać, że nie potrafiłem nie myśleć o tym, a były to myśli, które mówiły, że od kiedy stałem się osobą, która została przez Boga uwolniona z tamtego życia, cały czas był rozwój i progres w każdej dziedzinie mojego życia, powoli, etapami, ale to się działo, to pewnie konsekwencje mojego starego życia, tego, ile tych wszystkich substancji narkotykowych powpuszczałem do swojego organizmu, karą czy konsekwencją, nawet karą wtedy myślałem, karą za to wszystko będzie to, że moje dziecko urodzi się na pewno chore. Te myśli nie odstępowały mnie przez 90% czasu, w którym trwa ciąża. Te pierwsze miesiące to była porażka gdzieś tam mojego, no mnie samego wewnątrz, że nie umiałem sobie z tym poradzić. Gdzieś próbowałem się modlić, próbowałem coś robić, ale to było jakoś, nie odczuwałem poprawy albo czegoś takiego, co Bóg zrobił wcześniej na początku z moim życiem, że po prostu pewne rzeczy się skończyły i nie musiałem przechodzić przez żadne detoksykacje, pobyty w szpitalach i tak dalej. Tylko się po prostu stało.
A tutaj to niestety toczyła się cały czas walka. I było to na tyle silne, że zaczęły się pojawiać takie myśli. To już było parę lat od momentu, w którym przestałem brać cokolwiek. Że no jest środek, który znam, który to wszystko może załagodzić, ukrócić, że wracając do pewnych rzeczy, wybierając tej palety, którą znałem, co poszczególne środki byłbym w stanie niezauważalnie wręcz przez parę miesięcy funkcjonować w takim otępieniu emocjonalnym i nie będę nic odczuwał, a potem jak się urodzi Nikodem, bo tak miał mieć na imię nasz syn, wszystko ustanie i tak dalej. Ale też z drugiej strony było takie coś, co z tyłu głowy czułem, że wchodząc w to po prostu znowu się wszystko powtórzy i będzie jeszcze większa tragedia, bo będzie to tragedia już nie tylko moja, ale Danusi czy naszego syna. Myśli były masakryczne, myśli były ciężkie. Cały czas widziałem upośledzone twarze dzieci, gdzieś tam taki wstyd, który miałem, jak widziałem, że mam iść z takim dzieckiem na spacer, co powiedzą sąsiedzi, jak to będzie wyglądać, czy ja dam radę, czy podołam. I no po prostu masakra. Trwało to i trwało. Ale w pewnym momencie stwierdziłem, że chyba jedynym wyjściem, nawet jeżeli by tak miało być, to będzie to, żeby mimo wszystko gdzieś tam przylgnąć do Pana Boga. Postanowiłem zmieniać to myślenie jak tylko mogłem, więc zacząłem trochę więcej czytać jakiejś literatury chrześcijańskiej, która była dostępna. Zacząłem więcej czasu spędzać przed Bogiem i po paru miesiącach, chyba dwóch czy trzech, odkryłem, że kurczę, coś się dzieje. Po prostu zaczyna pojawiać się coraz więcej światła w moim życiu, coraz łatwiej jest mi te myśli. Wstając już rano, mówiłem, że o nie. Nie będę w ten sposób myślał i przyjmowałem jakby inne myślenie. Był to też taki czas indywidualnego poznawania Boga w inny sposób. Tym bardziej, że jeszcze miałem takie nawyki, że o takich rzeczach się za bardzo z nikim nie rozmawia, że to jest moja prywatna walka, że to są moje problemy, więc nie miało to ujścia na zewnątrz. Musiałem do tych rzeczy w swoim takim nie najmądrzejszym myśleniu przechodzić sam, chociaż mogłem pewnie łatwiej to przejść, gdybym się odważył z kimś porozmawiać o tym bardziej. Nie chciałem też tymi myślami obciążać Danusi, bo ona się cieszyła cały czas, a ja się cieszyłem tylko, jak ona się cieszyła, żeby było widać, że się cieszę, bo tak naprawdę się bałem. Poród trwał w nieskończoność, ale już wtedy się na porodówce się niczego nie bałem. Poza tym, że nie wiem, zamdleję może przy tym wszystkim, bo to był pierwszy w życiu raz uczestniczenie w czymś, gdzie przychodzi na świat ktoś, kto jest dla ciebie ważny już wtedy, kiedy go jeszcze nie widzisz. Kiedy Nikodem się urodził, podczas samego porodu w ogóle nie miałem tych myśli, tych negatywnych, w ogóle. Było po prostu tylko jakieś współczucie dla Danusi, patrząc na to, ile tam ją to kosztowało wszystko. Kiedy zobaczyłem Nikodema i zobaczyłem zdrowe, idealnie stworzonego małego człowieka, to był jeden z takich najszczęśliwszych też dni w moim życiu. I to była taka sytuacja, która mogła wszystko zmienić i tak naprawdę zmieniła, ale na lepsze, bo dwa lata później, Nikodem się urodził w 2002 roku, dwa lata później, gdy rodził się Maciej, to już był po prostu zupełnie inny czas, to już w ogóle nie było tego sposobu myślenia, nie było tych myśli po prostu. Była ufność, była taka modlitwa, bardziej dziękczynna niż proszenie o coś. Gdy w 2007 roku rodził się Kajtek, to już w ogóle to tak było jak z kolejnym dzieckiem. Po prostu rodzi się. Wszyscy trzej są zdrowi, wszyscy trzej są idealni. I myślę, że to był taki w moim życiu największy czas jakichkolwiek prób, jakiegokolwiek testu wytrzymałości mojej, obecności takiej i namacalnej, i nienamacalnej, chociaż on cały czas był, ale obecności Boga.
tych momentów, które wtedy z nim spędziłem i przed nim, to były takie momenty, które ustanowiły dość mocny fundament w moim życiu. On trwa do nadal i tak to wygląda po prostu w takim spojrzeniu z boku na ten czas. To była to niezła szkoła, gdzie po prostu czas spędzony w obecności Boga, od momentu, kiedy się o mnie upomniał przez całe życie, które do dzisiaj biegnie, włącznie z okresem, o którym mówię, to był czas, który całkowicie się zmienił w moich oczach w stosunku do scenariusza, który mi próbował się budować.